Dzień dobry Państwu. Proszę o zajęcie miejsca. Na mocy artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw nr 2001, dziennik z dnia 2001 roku nr 142, pozycja 1591, otwieram 16. sesję Rady Gminy Kaczowy. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Kierowniku Zakładów Pracy, serdecznie witam pana Alfonsa Nowaka, Uniwersytetu Związku Powiatów RP i Gminy Kaczowy. Pana sektora Józefowicza, przewodniczącego Gminnej Komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych. Serdecznie witam dyrektora Gminy Gminy Matała II w Kaczorach, panią Józefinę Gminę. Witam panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczorach, panią Wiesławem Kończę. Pan Wyszewski zdaje się jeszcze... Jest. Serdecznie witam panią prezes Czerwską, dyrektor Szkoły Podstawowej w Świdniku. Witam panią Jolantę Tankę, dyrektor Szkoły Podstawowej w Murzewie. Serdecznie witam Karolinę Kozak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziewoku. Serdecznie witam panią Bożenę Wójt, Szkoła Podstawowa w Czerwkowie. Witam dyrektorów przedszkoli. Panią Joannę Szarek, przedszkola Kaczowy. Panią Annę Martynkę, przedszkola Jurzewa. Panią Małgorzatę Jelkowek, przedszkola Dziękowa. Panią Wioletę Kisiora, przedszkola Dziękowa. Serdecznie witam Ryszarda Sykułę, przedszkola witam panią Mielkę Ewald, przy szkole Siłowej. Panią Marzynę Malińską, przy szkole Zdrowienia. Witam kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Panią Zyrynę Lecką, sekretarza gminy. Panią Agnieszkę Karabaską, sekretarza gminy. Panie Zdrowie Kaczyńskiego, dyrektora gminy zespołu etnicznego szkół i przedszkoli. Pani Gretyna Radkę, kierownika GOPS. Panią Dolartę Pilarz, dyrektora gimnazjum gminnej biblioteki publicznej. Witam radnych dziedzin gminy, sołtysów wsi, przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawicieli prasy, przybyłych mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że następnych 15 radnych w obradach sesji uczestniczy 13, co stanowi odpowiednią ilość do podejmowania prawomocnych uchwał. Jednocześnie informuję, że protokół z 15 sesji z dnia 13 lipca 2012 roku wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeśli do końca obrad nie zostaną zgłoszone przez radnych uwagi w treści protokołu, to uważam będę, że protokół został zatem przyjęty. Czytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, sprawy porządkowe. Punkt drugi, interpelacje i zapytania radnych. Punkt trzeci, informacja na temat działalności w minionym okresie. Przewodniczący komisji. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczowy, środkowa część ulicy Dziębowskiej. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Kaczowy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych okręgu wyborczym. Punkt siódmy. Informacja dyrektorów szkół i przedszkoli o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. Punkt ósmy. Zapytanie wolne wnioski. Punkt dziewiąty. Odpowiedzi na zapytanie i wnioski. Punkt dziesiąty. Zakończenie. Czy do porządku obrad ktoś z państwa radnych chciałbym zabrać głos? Nie widzę. Czy jakieś zmiany? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada nie wprowadziła zmian w porządku 16 sesji.
Punkt drugi porządku obrad, interpelacje i zapytania radnych. W związku z licznymi wątpliwościami pojawiającymi się w prasie, z licznymi nieprawdziwymi informacjami, które w różny sposób krążą na terenie gminy nie tylko, związanych z działalnością Urzędu Gminy Kaczorek, chciałbym tutaj, żeby w tej kwestii wypowiedziała się pani mecenas, bo jeżeli chodzi o sprawy działania Urzędu Gminy Kaczory, wszystkie sprawy są wykonywane zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie demokratycznym, w państwie prawa. Proszę o zabranie głosu panią mecenas, może w tej sprawie... zostają podjęte przez panią sekretarz są, że tak powiem, prawnie skuteczne. I to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Pan radny Gutek, proszę bardzo. Szanowni mieszkańcy, Wysoka Rado, panie przewodniczący. Pierwszy apel, jaki chciałbym do pana przewodniczącego. Czy moglibyśmy prosić o jeden mikrofon dla pani sekretarz i pani mecenas? Myślę, że jest to duża sala. Za każdym razem nie musiałyby tutaj podchodzić, a lepiej byłyby słyszalne. Lepszy dźwięk byłby nagrywany. Jest to ulepszenie tylko i wyłącznie dla mieszkańców. Myślę, że jeden mikrofon tutaj nikogo by nie jest problemem. I czy panu przewodniczącemu również mogę zadać jedno pytanie? Proszę bardzo. Pozwolę sobie na samym końcu. Wracając do protokołu z 15 sesji, zadałem pytanie. Na placu budowy basenu mieszkańcy często widzą sprzęt firmy pana Kalki i pana Zachowskiego. Radny pyta, czy wykonują tam pracę charytatywnie, czy biznesowo. Zarówno jeden, jak i drugi pan byli przy mównicy nie raz, nie dwa. Nie usłyszałem tej odpowiedzi. Nie usłyszałem tej odpowiedzi również od pani sekretarz, więc bardzo bym prosił, aby ta odpowiedź się znalazła. I pytanie do pana przewodniczącego. Drodzy państwo, informacja, jaką uzyskałem ostatnio, no, zbulwersowała mnie strasznie. Jak dobrze wiemy, Starostwo Powiatowe, jak i Tygodnik Pilski ostatnio ogłosiły plebiscyt na Super Sołtysa Roku. W naszym powiecie tytuł ten, na szczęście, i myślę, że jest to na jakimś wyróżnieniem, zdobyła Sołtys Kaczor. I jest mi niezmiernie przykro, pani Szymczak, pragnąłbym dodać nazwisko, jak niektórzy może jeszcze nie wiedzą. Takiej informacji nie znaleźliśmy w gazecie, w naszym dodatku. I również nagrodę tą pani Sołtys miała wręczaną na dożynkach powiatowych. I drodzy państwo, był wykonany jeden telefon z gminy Kaczory. Wykonała go jedna osoba z prośbą, aby tej nagrody nie wręczać na dożynkach, bo będzie to źle odebrane przez pana wójta. Czy tak postępują samorządowcy? No, no naprawdę, do czego my dochodzimy? Ja rozumiem, że pani Sołtys nie jest z ugrupowania stabilnych, że macie różne zdania. No ale jeżeli wygrywa się plebiscyt, no to uszanujmy to. To był wybór mieszkańców powiatu, w powiecie pani Sołtys zdobyły. Czy my możemy się tylko chwalić tym, co zrobią radni stabilni, a jeżeli zrobią coś radni opozycyjni, czy ludzie, którzy są delikatnie nie w tym ugrupowaniu, to się wycisza? Bardzo proszę, panie przewodniczący, o odpowiedź na to pytanie. Czy był taki telefon? Ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny. Ja
chciałbym zabrać głos w stosunku do licencji, czy zgłosić jedną interpelację, która się po prostu zrodziła wczoraj. W wyniku wypowiedzi pani sekretarz dotyczącej wykonania procedury prawnej na wypadek choroby wójta, której udzieliła radnym na komisji w dniu 13.09.2012, wzbudziła we mnie wątpliwości co do poprawności wykonanych czynności. W celu upewnienia się, że procedura prawna została przeprowadzona prawidłowo, proszę o podanie dokładnej daty pójścia wójta na zwolnienie chorobowe. Dzisiaj usłyszałem tutaj, że pani radca prawny mówi, że wszystko gra, aczkolwiek chciałbym tą datę usłyszeć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby jeszcze jeden głos? Odpowiedzi na zapytania i wnioski będą udzielone w punkcie, który przewiduje, to jest punkt, w punkcie 9. Informacje na temat działalności w minionym okresie. Proszę przewodniczący komisji o przedstawienie informacji. Proszę bardzo, Kazimierz Załachowski, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W ostatnim okresie komisja nasza odbyła jedno wspólne posiedzenie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu. Na tym posiedzeniu omawiane były sprawy dotyczące porządku obrad dzisiejszej sesji. I może w pierwszej kolejności odniosę się do tych punktów, które tutaj mamy zaplanowane na dzisiaj do omówienia. A więc jako pierwszy omawiany był plan zagospodarowania przestrzennego ulicy Dziębowskiej. To jest środkowa część tej ulicy. Przedstawiła ją tutaj nam pani Nowicka, pani architekt. Po zapoznaniu się komisji przyjmuję to bez uwag. Propozycję tej uchwały. Kolejna sprawa dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012. I tutaj kilka słów chciałbym Państwu przedstawić, ponieważ tych zmian w ciągu roku, jak Państwo wiecie, jest zwykle dosyć sporo. Tym razem chodzi tutaj o dofinansowanie do zakupu podręczników, między innymi oczywiście składki na ubezpieczenie zdrowotne, na pomoc społeczną, czyli zasiłki stałe i zasiłki okresowe. W grę wchodzi również dotacja ze starostwa powiatowego na drożynki powiatowo-gminne, które odbyły się w ostatnim okresie, jak Państwo wiecie, w Rzadkowie. I także taki dział różne dochody, między innymi to dotyczy zwrotu podatku VAT. Jeśli chodzi o wydatki z tych pieniędzy, o których tutaj pani skarbnik nam przedstawiała, dotyczy to głównie wyprawek szkolnych. Chodzi o drogi, gospodarkę komunalną, także na awarie. Państwo wiecie, że w ostatnim okresie tego było dosyć sporo. Także był udział ochotniczych straży pożarnej znacznie większy niż w ostatnich latach. Dlatego tutaj dofinansowanie w kwocie 7 000 również jest zaplanowane. Także taki dział dotacji dla przedszkola w Pile. Chodzi o przedszkole niepubliczne. Powiat i dowóz dzieci do Rzadkowa, kwota 6 000. I jak zawsze, proszę Państwa, zmiany w oświacie. Jest 50 000 dla szkół i przedszkola w Kaczorach. Tam chodziło o remont przedszkola w Kaczorach, ponieważ jeszcze jeden oddział był przygotowywany. Pomoc społeczna, oświetlenie i 30 000 dotacji dla GOK-u. I tutaj, proszę Państwa, było trochę dyskusji na temat pieniędzy, na temat gospodarowania tymi pieniędzmi. No, chciałem tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o ośrodki kulturalne i sportowe na terenie gminy, które jakby już z natury rzeczy są powierzone opiece rad sołeckich, że no, sami widzicie Państwo, jak te obiekty w poszczególnych miejscowościach wyglądają i myślę, że tutaj należy się podziękowanie radom sołeckim za dbanie o ten majątek i o te obiekty. Proszę Państwa, kolejna sprawa dotyczy
podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy Kaczory na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. To jest nowa sprawa. Była sygnalizowana poprzednio, bo zgodnie z nową uchwałą sejmową gminy są zobligowane przygotować nowe jakby okręgi wyborcze, podjąć nowe uchwały. Jak wiemy, takim sztandarowym hasłem, z jakim szła ekipa rządząca do wyborów, to było okręgi jednomandatowe, ale się okazało, że nie dotyczy to parlamentarzystów, ale samorządowców. Więc wszelkie, no też z dyskusji to wynikało, wszelkie jakieś uwagi, czy później ewentualne nieporozumienia w poszczególnych miejscowościach, to oczywiście spadną na nas, bo tak podzieliliśmy się, okaże. Z tego, co Państwo tutaj zresztą na poszczególnych komisjach widzieliście, inaczej po prostu gminy naszej na te okręgi podzielić się nie da. Dlatego to przygotowana ta uchwała też jest zaopiniowana przez nasze komisje bez uwag. Na temat informacji dyrektorów szkół i przedszkoli o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminu, tą informację usłyszymy dzisiaj, dlatego nie było na ten temat mowy na komisjach. I zapytania i wolne wnioski z komisji. Pan Krupa pyta o przystanek PKS przy ulicy Kaczorskiej w Śmiłowie, a w zasadzie o jego stan faktyczny, który aż się prosi o wymianę czy gruntowną modernizację. Kolejna sprawa to pani Stachowiak pyta o rondo, no może trudno to określić rondem, przy ulicy Topolowej i Dziębowskiej, o uporządkowanie tego terenu. No i jak po raz kolejny wraca sprawa płac pracowników obsługi w oświacie, o której już mówiliśmy, o ile sobie przypominam, na początku roku, na którejś z wiosennych sesji. I jak wiecie Państwo, radni, zarówno radni, jak i wójt są zobowiązani do tego, aby zapewnić pieniądze na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie i to robimy. I od kilku lat przynajmniej wiecie doskonale Państwo, że subwencji oświatowej nie starcza na wykonywanie wszystkich zadań, które zostały powierzone. I my tutaj od tej jakby odpowiedzialności za te placówki nie uciekamy i z roku na rok coraz więcej do tych placówek dokładamy. A ponieważ widzimy również taką potrzebę, że tych pracowników obsługi, zwłaszcza tych pracowników zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach, no należy zauważyć. I myślę, że to, o czym mówimy już od dłuższego czasu, że także w tej sytuacji, kiedy o tych płacach się mówi, nie chcemy jakby wkraczać w kompetencje poszczególnych dyrektorów placówek, ponieważ no, jakby to należało do ich kompetencji, dlatego nie chcemy niczego narzucać, ale myślę, że w porozumieniu z dyrektorami tutaj byłoby możliwe uregulowanie tej kwestii i w najbliższym czasie myślę, że do jakichś tam uzgodnień, bo takie zresztą planowane jest takie spotkanie z dyrektorami szkół i przedstawicielami związków zawodowych działających w oświacie na terenie naszej gminy, że to takie spotkanie zorganizujemy i być może jakieś tutaj już konkretne propozycje wypracujemy. I tyle jeśli chodzi o sprawy dotyczące wszystkich tych tematów, które były omawiane na posiedzeniu komisji dwóch połączonych, ale skoro jestem przy głosie, chciałbym tutaj udzielić odpowiedzi panu Górce na pytania, które tutaj po raz kolejny zadał, więc jednoznacznie chciałem panu powiedzieć, że nie mam żadnej firmy i nie należę do żadnego konsorcjum, ani nie dysponuję żadnym sprzętem, który należy do mnie. To jest pierwsza sprawa. To, że byłem na czy bywam na terenie budowy pływalni czy innych obiektów na terenie naszej gminy, myślę, że to jest zrozumiałe, przynajmniej dla radnego, który się gminą interesuje. To jest druga sprawa. Po trzecie, jeśli bywam na terenie jakiejś szkoły czy przedszkola, to też nie znaczy, że jestem pracownikiem oświaty.
Jeżeli tankuję samochód na stacji benzynowej, to też nie znaczy, że należy do jakiegoś konsorcjum naftowego. I w tyle w tym względzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Kalka, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dyrektorzy szkół i przedszkoli, sołtysi, wszyscy zebrani na dzisiejszej sesji. Pokażę, że ty jesteś większy, wyższy. Komisja rewizyjna odbyła dwukrotne posiedzenie. Jedno to było samodzielne w dniu 5 września. I drugie posiedzenie wspólne dotyczące spraw tematów dzisiejszej sesji wczoraj, czyli 13 września 2012 roku. Jeśli chodzi o to posiedzenie z dnia 5 września, to dotyczyło ono programu tutaj programu pracy Komisji Rewizyjnej. A mianowicie dotyczyło finansowania kultury w gminie Kaczory, a konkretnie Gminnego Ośrodka Kultury. I może parę zdań na temat tego posiedzenia. Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej. Była obecna pani dyrektor Krystyna Adamczyk i pani skarbnik Pani Agnieszka Grabarska. Może tak pokrótce, bo powiem, pani dyrektor GOKU przedstawiła realizację programu za pierwsze półrocze, szczegółową. Tak tylko skrótowo może tutaj przedstawię, że odbyły się między innymi takie imprezy jak ferie dla dzieci i młodzieży, w tym turniej tenisa stołowego, turniej szachowy. Z okazji Dnia Kobiet też odbyła się impreza z udziałem Piotra Szczepanika. Następnie było coś takiego jak konkurs Moja Pisanka. No, tradycyjny już bieg uliczny, Kaczorska Dziesiątka tak zwana. Tutaj powiem, że 180 biegaczy biegało. No i to się już robi tradycja z tego. Zresztą ma już to wymiar międzynarodowy, bo tam byli między innymi biegacze z Afryki, z jakiegoś państwa zapomniałem już, tutaj z Białorusi. Następnie tutaj odbył się turniej koszykówki ulicznej, turniej brydża sportowego, gdzie wystąpiło 40 zawodników. I wystąpiło to tutaj, walka była o puchar wójta gminy Kaczory. 25 maja odbyła się lustracja przyszłych gwiazd estrady. To już też tutaj stało się tradycją. Wystąpiło 60 wykonawców. 24 czerwca odbył się sejmik wiejskich zespołów teatralnych. Wystąpiło 7 grup. No akurat jestem jakoś tutaj trochę związany tutaj z tym sejmikiem, bywam, staram się być przynajmniej co roku, bo to już też jest tradycja. Tutaj było dofinansowanie z powiatu w wysokości 1000 zł, symboliczne, nie wiem czy pokryło koszty logistyki. Ponadto minister kultury też tutaj wyłożył pewne środki, nie wiemy jakie, bo ponieważ to szło odrębnymi drogami, a to gdzieś, tak myślimy, kwota gdzieś była około 5000 zł. Jeśli chodzi o tą kwestię finansową, to zaplanowano na cały rok dotacje, bo to się nazywa dotacja tutaj do Gminnego Ośrodka Kultury, 382 tysiące.
z tego udzielono dotacji w kwocie 201 tysięcy, co stanowi 52,62%. I to może byłoby tyle na temat tego posiedzenia dotyczącego finansowania kultury w pierwszym półroczu. Natomiast drugie posiedzenie to już było posiedzenie wspólne z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska. I tutaj no, można powiedzieć, że członkowie komisji jednej i drugiej pozytywnie opiniowali tutaj przedstawione materiały. Czwarty punkt tutaj dzisiejszej sesji, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo to przedstawiła pani skarbnik, pani Agnieszka Grabarska. Członkowie jednej i drugiej komisji nie wnosili ani uwag i zastrzeżeń, tak bym to powiedział. Punkt piąty, plan zagospodarowania przestrzennego. To chodzi tutaj o ulicę Dziębowską. W sumie chodzi o posesję pana Rybaka na ulicy Dziębowskiej i pana Kubiaka. Tutaj nie było żadnych też uwag specjalnie, ale pani architekt przedłożyła nam jeszcze plan zagospodarowania ulicy Chodzieskiej. To jest tam ten rozjazd na Chodzież i Morzewo. Tam jest taka sytuacja w tym momencie patowa, mianowicie jest problem z wjazdami czy wyjazdami na jeśli by się ten plan przyjęło, z wjazdami na posesję. Mianowicie Powiatowy Zarząd Dróg nie wyraża zgody na dodatkowe wjazdy. Zresztą myślę, że słusznie, ponieważ jest tam ten zakręt i no, byłoby to jakieś tam narażenie na jakieś tam wypadki. Mogłoby coś takiego. Jeśli chodzi o podział gminy Kaczory na okręgi wyborcze, tutaj też członkowie komisji akceptowali ten zaproponowany podział. No i to by było tyle, co dotyczyło programu dzisiejszej sesji. Natomiast jeśli chodzi o pytania i wolne wnioski, to tutaj w Dziębowie pan Jan Kieruj wnosi o to, żeby no, załatwić w obrębie szkoły no, jakieś powiedzmy poziome oznakowanie, żeby tam łatwiejszy był, bardziej bezpieczny dojście do szkoły. Poza tym stwierdził, że po wybudowaniu nowej drogi nie ma tablicy informacyjnej Dziębowo, przed Dziębowem. Zresztą podobnie to też wyszło wczoraj, jadąc z Kaliny do Dziębowa. Tam jest taki drogowskaz Kaczory wcześniej, to tam koło pana Chojnackiego. To jest w zasadzie w tej chwili mylna informacja, bo tamta droga jest w remoncie, jest to droga zresztą leśna i taka ma pozostać, więc chyba należałoby ten znak chyba usunąć. Pan Marek Radke ponawia temat przejść dla pieszych w Kaczorach też w obrębie szkoły. Myślę, że tu należałoby się pochylić nad tym tematem. Dość dużo widzę w ostatnich czasach, robi się właśnie takich sygnalizacji świetnych i myślę, że tu jak najbardziej w Kaczorach, tutaj przy szkole byłaby wskazana, należałoby to naprawdę rozpatrzyć i myślę niezwłocznie coś takiego zrobić. Co się tyczy tego pytania pana Górki, tutaj kolega Kazimierz odpowiedział dosyć jasno. Ja kiedyś na jakiejś sesji wyraziłem się, że
nie zawsze należy podejmować dyskusję i nie na każde pytanie należy odpowiadać. Ja podtrzymuję to, co powiedziałem i nie odpowiadam na to pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja może tylko w kwestii formalnej pozwolę sobie zaprosić Państwa, jeżeli to jest możliwe, wszystkich tych, którzy będą chętni do zwiedzenia terenu budowy basenu przyszkolnego w Kaczorach, po sesji będzie taka możliwość. Chcę po prostu uniknąć sytuacji, gdzie ktoś zza płotu, z dachu, z różnych miejsc robi zdjęcia i tak dalej. Żyjemy w państwie, to ma być w państwie prawa i nie należy zachowywać się w sposób, że tak powiem, niedemokratyczny, tylko można zrobić wszystko w sposób prawy, w sposób normalny, w sposób cywilizowany. Także prosiłbym wszystkich zainteresowanych o obejrzenie tego placu budowy, zrobienie ewentualnych zdjęć i naprawdę Państwo nie będziecie narażeni na żadne niebezpieczeństwa, robiąc to z dachów czy zza węgła i tak dalej, i tak dalej. Przystępujemy do punktu 4 porządku obrad. Proszę Panią Agnieszkę Grabarską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, przedstawiam projekt uchwały nr 16/106/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W budżecie gminy Kaczory na 2012 rok uchwalony uchwałą nr 11/73/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy Kaczory na 2012 rok o kwotę 282 589 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 20 882 841 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 20 556 841 zł. Dochody majątkowe w kwocie 326 000 zł. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Kaczory na 2012 rok o kwotę 282 589 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 23 737 003 zł. Z tego wydatki bieżące w wysokości 18 370 726 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 5 milionów 366 277 zł. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt piąty. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt szósty. Załącznik nr 5a do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. Punkt siódmy. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Nie widzę. Jeśli nie ma uwag, proszę o przegłosowanie uchwały.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Widzę, kto wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta jednogłośnie. Serdecznie witam Panią Helenę Gielasiewicz, nowicką, projektanta planu o przedstawienie planu zagospodarowania, przedstawienie informacji na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, środkowa część ulicy Dziębowskiej. Proszę bardzo. Cześć, przewodniczący, Wysoka Rado, członkowie Rady Gminy. Przystąpiliśmy do opracowania dwóch planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie, to znaczy się w rejonie ulicy Chodzieckiej, jeden plan, dwa tereny, i w rejonie ulicy Dziębowskiej również dwa małe tereny. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia będzie plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dziębowskiej. Są to dwa obszary, nieduże, objęte planem. Pierwszy obszar, może ja tak z daleka, bo wszyscy na pewno otrzymali po prostu te planiki i znają na pewno. To jest pierwszy plan w rejonie ulicy Dziębowskiej. Z wnioskiem o dokonanie i opracowanie planu wystąpił pan Rybak. Ponieważ miał w starym planie wyznaczony duży teren pod zabudowę, chciał po prostu, żeby ten teren podzielić na dwie działki. Ten podział został dokonany i plan to właściwie uwidacznia. Wydzieliliśmy dwie działki budowlane z dostępem do drogi do ulicy Dziębowskiej. Umożliwi to właścicielowi budowę drugiego domu dla członków rodziny bądź na sprzedaż. Warunki, jakie tutaj żeśmy postawili, to zawarte są w uchwale. Drugi teren, to jest teren również przy ulicy Dziębowskiej, pana Kubiaka. To jest teren położony przy ulicy, plus do tego te tereny, które zajęte są przez urządzenia infrastruktury technicznej. To Państwo też macie wszyscy na pewno na tych rysuneczkach. Również tutaj właściciel wystąpił z prośbą o podział tej działki na dwie działki. Żeśmy również do tych jego propozycji ustosunkowali i ten plan również został sporządzony. Plany te otrzymały wszystkie opinie pozytywne, uzgodnienia pozytywne, no i są przedmiotem dzisiejszym posiedzeniu Rady. Również przystąpiliśmy do opracowania planu w rejonie ulicy Chodzieckiej. To są też dwa małe obszary. Jeden, tak jak tutaj już przedmówca mój mówił, na zakręcie ulicy Chodzieckiej. I co się okazuje, że wyznaczyliśmy drogę wewnętrzną, ponieważ nie można dokonywać zjazdów częściej niż 150 metrów z drogi powiatowej na działki prywatne. W związku z tym było tam 80 metrów i w tych granicach mieścił się istniejący zjazd. Właściciel, pan Kozera, wystąpił z wnioskiem o opracowanie tego planu, licząc na to i zaliczając wszystkie trzy działki. W międzyczasie jedna działka została ogrodzona, wydzielona i zostały dwie działki. Proponowanie, żeby był zjazd z drogi powiatowej na zakręcie do poszczególnych działek było nierealne. W związku z tym zaproponowaliśmy drogę wewnętrzną, na którą właściciel się po prostu nie zgadza. I teraz był dylemat, co z tym fantem zrobić. Powiatowy Zarząd Dróg kategorycznie nie uzgodnił tego projektu, jeżeli nie będzie realizowana droga wewnętrzna. I w tej chwili ja uważam, że należałoby się zająć tą sprawą i ponownie przeanalizować, żeby umożliwić właścicielowi podział tego terenu na działki i wjazd. Wjazdu już nie będzie na tym terenie, czyli właściciel może jechać sobie do pól istniejącą drogą, natomiast wyznaczenie nowych działek i zjazdy jest nierealne. Dlatego ten temat nie będzie dzisiaj przedmiotem po prostu uchwalenia i należy się nad tym jeszcze zastanowić i zrobić pewną korektę. Musimy się skontaktować właśnie z panem, z właścicielem i ustalić jakiś
wspólny front, żeby ten problem rozwiązać, bo jest nierozwiązany. W tym czasie, kiedy się podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu, nie powinno być żadnych podziałów, nie powinny być dokonane żadne po prostu posunięcia zmieniające istniejący układ ewidencyjny. Natomiast no, jak się stało, to trudno mi jest powiedzieć, ale plan po prostu nie może być w tej chwili w takiej wersji, jak żeśmy opracowali, uchwalony, bo nie uzyskał uzgodnień. To tyle. Proszę bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2023 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studiów. Proszę o stawienie projektu. Uchwała numer 16/107/2012 Rada Gminy Kaczory z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory środkowa część ulicy Dębowskiej z ustaleniami studium. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dziennik Urzędowy 2012, Dziennik 2012 rok, pozycja 647 i artykuł 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dziennik Urzędowy nr 130, pozycja 871, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, środkowa część ulicy Dębowskiej, jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory uchwalonego uchwałą nr 9/41/99 Rada Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 1990 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu pani architekt przedstawiła nam dokładnie o uwarunkowań studium i zagospodarowania. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym proszę o przegłosowanie, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, środkowa część ulicy Dębowskiej jest zgodny z ustaleniami studium. Kto jest za, proszę mieć nie. Dziękuję. Czy ktoś coś inny? Nie widzę, czy ktoś trzeba? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały wyciągnięty w sprawie został przyjęty jednogłośnie. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach komisji proponuję w paragrafie 12 przedmiotowej uchwały wpisać stawkę służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem w wysokości 30%. Takie były ustalenia na komisji. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stawki 30% określonej w paragrafie 12? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stawkę 30% od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie. Proszę Panią Aleksandrę Winkę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, środkowa część ulicy Dębowskiej. Uchwała nr 16/108/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 września 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, środkowa część ulicy Dębowskiej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
oraz artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, środkowa część ulicy Dziębowskiej, zwany dalej planem, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory, uchwalonym przez Radę Gminy Kaczory uchwałą nr 9/41/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku. Granica opracowania uchwalenia planu określona została na rysunkach planu. Integralnymi częściami uchwały są rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:500 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:500 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, środkowa część ulicy Dziębowskiej. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Kaczory rozstrzyga, co następuje. Paragraf pierwszy. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wyglądu w terminie od 1 lipca 2012 roku do 6 sierpnia 2012 roku. Paragraf drugi. W wyznaczonym terminie do projektu planu nie wpłynęła żadna uwaga. W związku z powyższym Rada Gminy Kaczory nie rozpatrzyła uwag do planu i uzasadnienie do niniejszej uchwały. Uzasadnienie do uchwały nr 16/108/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 września w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, środkowa część ulicy Dziębowskiej. Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę nr 32/191/2010 roku z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, środkowa część ulicy Dziębowskiej. Obszar planu obejmuje dwa tereny położone wzdłuż ulicy Dziębowskiej. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory teren zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i urządzenia infrastruktury technicznej. Są to tereny w części zabudowane i wyposażone w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Przyjęte rozwiązania przestrzenne umożliwiają realizację zamierzeń inwestorów oraz wprowadzenie formy zabudowy tworzącej ład przestrzenny. Sporządzenie planu jest zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory. Dziękuję bardzo. Są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 6 porządku obrad. Proszę pana Ryszarda Grzelaka o odczytanie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kaczory na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczb radnych wybieranych w okręgu wyborczym. Uchwała nr 16/109/2015 Rada Gminy Kaczory z dnia 14 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kaczory na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Na podstawie artykułu 13 ust. Z dnia 5 stycznia 2011 roku przepisy wprowadzające ustawę kodeks wyborczy o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się podziału gminy Kaczory na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Paragraf drugi. Granice i numery poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf 4. Uchwała podlega przekazaniu wojewodzie wielkopolskim i komisarzowi wyborczemu Pile. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego. Paragraf 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, to jest poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach. I proszę Państwa, mamy 15 okręgów wyborczych i w każdym okręgu wyborczym wybieramy jednego kandydata na radnego. I tak przedstawia się podział. Sołectwo Brodna-Zelniewo. Jeden kandydat. W sołectwie Śmiłowie wybieramy dwóch kandydatów. I to jest podział na dwa okręgi. Sołectwo Jeziorki Śmiłowo. Ulice 500-lecia parafii Górna, Jeziorna, Kaczorska, Kościelna, Łączna, osiedle Leśne, Sosnowa, Śmiłowo-Jachna. Sołectwo Śmiłowo, ulice Brzozowa, Kasztanowa, Klonowa, osiedle Słoneczne, osiedle Sportowe, Pilska, Przemysłowa, Zelniewska. Sołectwo Kaczory jest podzielone na 6 okręgów wyborczych. I mamy pierwszy okręg. Sołectwo Kaczory. Ulice. Chodziewska, Dziębowska, Mleczna, Rzadkowska. Drugi okręg. Sołectwo Kaczory. Ulice. Osiedle. 30-lecia PRL Jana Pawła II. Słoneczna. Trzeci okręg. Sołectwo Kaczory. Ulice. Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, osiedle Przylesie, Równopolska, Sosnowa. Piąty okręg sołectwa Kaczory. Ulica Górna, Kościelna, Leśna, nad Stawami, Śmiłowska, Śmiłowska. Piąty. Sołectwo Kaczory. Ulice Dworcowa, Nowe Osiedle, Pilska, numer 1-17, Sportowa, Topolowa. I okręg szósty, Sołectwo Kaczory. Ulice Gajowa, Jasna, Krótka, Kwiatowa, Piekarska, Pilska, od numeru 18 do końca 79, Polna, Spokojna, Kaczory Garncarsko, Kaczory Żabostowo. Dziębowo podzielone jest na dwa okręgi wyborcze. I sołectwo Dziębowo numer od 1 do 19 i od numeru 125 do końca 149 Krzewina. Okręg drugi Dziębowie. Od numeru 20 do 124. Sołectwo Dziębówko. Jeden kandydat. Sołectwo Rzadkowo. Jeden kandydat. Sołectwo Równopole, Prawomyśl, Byszewice. Jeden. I sołectwo Morzewo. Jeden kandydat. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7 porządku obrad. Proszę dyrektorów szkół i przedszkoli o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu. I jako pierwszą poproszę panią Jadwigę Ewald, panią dyrektor przedszkola publicznego w Śmiłowie, która prosiła o
zadania wniosku o ustanowienie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Przedszkole w Śmiłowie jest przedszkolem dwuoddziałowym. W minionym roku szkolnym uczęszczało do niego 50 dzieci. Zatrudnionych było 3 nauczycieli na 3 etaty. Katecheta 500 etatu. Nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne dziecka w domu 0,18 etatów oraz 5 pracowników administracyjno-obsługowych 4,5 etatu. Placówka posiada 2 sale zabaw dla dzieci, szatnię, stołówkę, umywalnię, pokój nauczycielski, gabinet intendenta, kuchnię i plac zabaw dla dzieci. W ciągu roku podczas wspólnych zabaw dzieci oczywiście poznały się, uczyły się wzajemnego współdziałania w grupie, zasad bezpiecznego zachowania się w przedszkolu, w domu, na ulicy. Poznały otoczenie społeczno-przyrodnicze. W miesiącach listopadzie i kwietniu nauczycielka grupy 5-6-latków przeprowadziła diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich. Wspólnie z sanepidem prowadziliśmy w pracy z dziećmi, z rodzicami programy edukacyjne Moje dziecko idzie do szkoły, Bądźmy zdrowi, wiemy, więc działamy i program Czyste powietrze wokół nas. Jeżeli chodzi o współpracę z rodzicami, to nauczycielki prowadziły rozmowy indywidualne na temat zachowania, postępów dzieci w przedszkolu. Organizowano zebrania z rodzicami, dni otwarte dla rodziców. Prowadzono kącik dla rodziców, gdzie umieszczano informacje o działalności przedszkola, o uroczystościach, o planowanych wycieczkach, teksty piosenek i wierszy, które dzieci się uczyły. Wspólnie z Radą Rodziców pozyskaliśmy sponsorów na zakup niespodzianek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz na wycieczkę, a także na zakup sprzętu nagłaśniającego dla przedszkola. W przedszkolu odbyły się takie uroczystości jak Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Bal Karnawałowy, Zając, Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz uroczystość pożegnania 6-latków. Większość z tych uroczystości była wspólnie z rodzicami. Na uroczystość Mikołajki i Zając również zaprosiliśmy dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola. Gościliśmy w naszym przedszkolu pana radnego Kazimierza Załachowskiego, który czytał dzieciom bajki w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, pana radnego Dariusza Krupę oraz policjantów z Komendy Policji w Kaczorach. Bardzo dobrze nam się pracowało ze szkołą w Śmiłowie. Dzieci 5-6-letnie zaproszono na uroczystość pasowania na ucznia. Wspólnie organizowano teatrzyki, przedstawienia dla dzieci. Wychowawcy przedszkola i klas 1-6 uczestniczyli we wspólnym szkoleniu Rady Pedagogicznej. Odbyło się zebranie grupowe nauczycielki klasy pierwszej z rodzicami dzieci 6-letnich, które poszły do szkoły. Pani logopeda zatrudniona w szkole również objęła opieką logopedyczną dzieci przedszkolne. Uczestniczyło w nich 23 dzieci. W przedszkolu odbywały się zajęcia języka angielskiego, w których uczestniczyło 36 dzieci. Te zajęcia były organizowane na prośbę rodziców. Nauczyciele uczestniczyli w 18 szkoleniach, konferencjach i kursach. Do przedszkola zakupowano na bieżąco nowe zabawki, książki. Zakupiono nową piaskownicę na plac zabaw, doposażono kuchnię w sprzęt. Naprawiano niszczony sprzęt w ogrodzie przedszkolnym. W miesiącu i lipcu i sierpniu wymalowano pomieszczenia kuchenne, stołówkę i korytarz. W obecnym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 46 dzieci. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli, katecheta oraz 5 pracowników administracyjno-obsługowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania dla pani dyrektor? Nie jestem, dziękuję. Skoro, proszę bardzo. Czy zostały uszczelnione okna w przedszkolu? Proszę, tak. Były założone taśmy w oknach. Taśmy, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Skoro zaczęliśmy już od dyrektorów przedszkoli, to może będziemy kontynuować. Proszę bardzo, pani Jolanta Szarek, dyrektor
Dyrektora Publicznego Kaczora. Szanowni Państwo, w przedszkolu w Kaczorach w roku szkolnym 2011-2012 miałyśmy 124 wychowanków, w tym 36 osób to były dzieci 6-letnie, dzieci 5-letnich 42. Przebywały w 5 oddziałach. Placówka czynna była 9,5 godziny od godziny 6.30 do godziny 16.00. W zależności od czasu pobytu dzieci w przedszkolu dostawały one 2 bądź 3 posiłki. W naszym przedszkolu pracowało 7 nauczycieli na pełne etaty, z czego 5 nauczycielek w stopniu nauczyciela dyplomowanego, 2 mające stopień nauczyciela kontraktowego, na pół etatu logopeda, również nauczyciel dyplomowany, katecheta. Oprócz tego mieliśmy również zajęcia dodatkowe, które opłacane były przez rodziców. Była to rytmika i język angielski. Rytmiką objęte były wszystkie dzieci chodzące do przedszkola, natomiast język angielski leżał w gestii rodziców. Na zajęcia logopedyczne, które są w tej chwili naprawdę bardzo taką gorącą potrzebą, uczęszczało 34 dzieci i w tym właśnie bardzo wielu 6-latków. W placówce zatrudnione są też panie z obsługi, 5 woźnych oraz 3 panie pracujące w kuchni plus intendent. Panie w kuchni mają, 2 kucharki mają pełne etaty, pozostałe panie z obsługi mają po 3/4 etatu. Ponieważ krótko, to tak powiem tylko, że w tym roku żaden 6-latek nie poszedł do szkoły, tak jak chciało tego ministerstwo. No niestety nie sprostałyśmy wymaganiom ministerstwa. Żeby tak skrócić, cały rok przedszkolny to konkretne miesiące, wokół których toczy się nasza praca tematyczna. Wrzesień, październik, listopad, po kolei każdy nauczyciel omawiał pewne tematy. Tym tematom, oprócz tego, że towarzyszyła taka codzienna praca dydaktyczno-wychowawcza, towarzyszyły też pewne, nazwijmy to, atrakcje. I było to pasowanie na przedszkolaka różnego rodzaju, konkursy, dni mamy i taty, babci, bal karnawałowy. Tak jak to robimy rok rocznie, staramy się tylko zmieniać po prostu szatę artystyczną tych uroczystości. Zakończyliśmy rok szkolny dniem taty i zakończenia roku szkolnego. Natomiast w czasie wakacji prowadziliśmy prace związane z adaptacją pewnych pomieszczeń, które były w przedszkolu, z przeznaczeniem na nową salę, ponieważ zgłoszonych zostało na ten rok szkolny 146 dzieci. W związku z czym zapadła decyzja, że trzeba placówkę przystosować do przyjęcia tej ilości dzieci. Adoptowaliśmy pomieszczenia, które znajdowały się na terenie przedszkola. Zostały wyburzone ściany działowe, wystawione nowe okna, podłoga. Praktycznie sala została zrobiona od podstaw, tak jak trzeba. W tej chwili już tam przebywają najmłodsze dzieciaczki. Remonty wszelkie inne też zostały zakończone. Remonty typu malowanie łazienek dziecięcych, odnawianie sal, wzbogacanie bazy dydaktycznej na tyle, na ile było to możliwe. Na tym zakończyłabym sprawozdanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani dyrektor? Pan Górny. Dziękuję. Proszę bardzo. Pani Anna Martynka, dyrektor. Nie. Przeczytać za nią? Może ja powiem. Anna Martynka, nie ja. Do przedszkola w Morzewie w roku szkolnym 2011-2012 uczęszczało 23 wychowanków, z tego 8 dzieci 6-letnich, 6 5-letnich, pozostałe to 3 i 4-latki. Przedszkole pracuje w oparciu o statut przedszkola, podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego razem w przedszkolu. W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile realizuje również program Czyste Powietrze Wokół Nas oraz Moje Dziecko Idzie do Szkoły. Głównym celem pracy było wspomaganie
i ukierunkowanie rozwoju dziecka, przygotowując go do podjęcia nauki w szkole. W ciągu całego roku zorganizowano wiele imprez, uroczystości, które cieszą się powodzeniem zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Morzewie, bal karnawałowy, święto kobiet, spotkanie wielkanocne, piknik rodziny z okazji Dnia Mamy, Taty, Dziecka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Morzewie. Dzieci brały udział w przeglądzie piosenki przedszkolnej, zorganizowano wycieczkę do Brodnej. W ciągu całego roku zyskaliśmy sponsorów, rodziców, dzięki którym można było zrealizować część imprez oraz instytucje Bank Spółdzielczy w Chodzieży, sklep Łani, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Pożarna w Morzewie. Ze środków budżetu przedszkola zakupiono szafy biurowe, doposażono kuchnię w niezbędne artykuły gospodarstwa domowego oraz wykonano bieżące naprawy w budynku. Dziękuję. Teraz to może od razu przedszkole Dziębówko. Publiczne przedszkole w Dziębówku jest placówką jednooddziałową. W roku szkolnym 2011-2012 do przedszkola uczęszczało 19 dzieci. 5 sześcioletnich, 6 pięcioletnich, 8 4 i 3-letnich. W bieżącym roku szkolnym z refundacji GOPS-u skorzystało 5 dzieci. Przedszkole zatrudnia nauczyciela i katechetę oraz 2 pracowników obsługi, kucharkę i intendentkę. Placówka współpracuje z terenową stacją sanitarno-epidemiologiczną sekcja oświata zdrowotna w Pile i bierze udział w programie Moje dziecko idzie do szkoły oraz Czyste powietrze wokół nas. Na terenie placówki organizowanych jest wiele uroczystości. Zorganizowano mikołajki, przedstawiono jasełka dla rodziców i zaproszonych gości. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym na spotkaniu opłatkowym dla mieszkańców wsi. Obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Z okazji Dnia Dziecka dzieci odwiedziły remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziębowie. Brały udział w przeglądzie piosenki przedszkolnej w Kaczorach i wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowano Dzień Matki. Dzieci odwiedziły również Szkołę Podstawową w Dziębowie. Placówka współpracuje również z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Pile. Pod koniec wakacji zakupiono do przedszkola nowy kocioł gazowy oraz część mebli do jednej z sal. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są pytania do przedstawionej informacji? Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Jędłowa. Przewodniczący, Wysoka Rado i wszyscy zebrani. Witam bardzo serdecznie. W roku szkolnym 2011-2012 do przedszkola uczęszczało 23 dzieci. 2 to dzieci 6-letnie, 6, 5 i 15, 3, 4-letnie. Przedszkole jest placówką jednooddziałową, czynne od 8 do godziny 13, 5 dni w tygodniu. W bieżącym roku szkolnym z refundacji z GOPS-u skorzystało u nas 4 dzieci. Stawka żywieniowa określana jest na 3,50. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną, którą stanowią 2 osoby, dyrektor przedszkola i katechetka oraz personel obsługi pracujący po 3/4 etatu, którą tworzy intendentka i kucharka. Placówka spełnia funkcję dydaktyczno-wychowawczą zgodnie ze statutem i podstawą programową przedszkola. Proces dydaktyczno-wychowawczy przebiega zgodnie z opracowanym programem rozwoju placówki i planem rocznym. Szczególną uwagę poświęcaliśmy przygotowaniu dzieci do roli przyszłego ucznia według podstawy programowej poprzez wykorzystanie nowych metod motywujących i aktywizujących pracę dzieci. Dysponujemy wyposażeniem w sprzęt i systematycznie wzbogacanymi pomocami dydaktycznymi, które w znacznym stopniu pomagają na realizację zadań statutowych i programowych. Mocną stroną placówki jest bardzo dobra współpraca z rodzicami, która przynosi obopólne korzyści. Przy współudziale rodziców zorganizowaliśmy szereg imprez i uroczystości przedszkolnych i środowiskowych, jak pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci, Dziadka, Dzień Mamy, Taty, Dzień Dziecka oraz festyn rodzinny, a także pożegnanie 6-latków. Dzieci miały możliwość poznać bliższe i dalsze środowisko podczas organizowanych spacerów i wycieczek, a także wyjazdu do Parku Dinozaurów do Solca Kujawskiego.
miały możliwość autoprezentacji na spotkaniach z rodzicami, uczniami szkoły podstawowej w Dziębowie, zwłaszcza w klasach 1-3, mieszkańcami wsi i miejscowym KGW. Dzieci przedszkolne brały udział i zostały wyróżnione w gminnym konkursie piosenki przedszkolnej, który odbywał się w Kaczorach. Podopieczni przedszkola mogą liczyć na zapewnienie im opieki, pomocy i wsparcia w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Pile. Przy współudziale Państwowego Sanepidu w Pile kontynuowaliśmy programy zdrowotne, jak Moje dziecko idzie do szkoły, Bądźmy zdrowi, więc działamy i Czyste powietrze wokół nas. Przedstawiciele kaczorskiej policji poszerzali wiedzę wychowanków z zakresu bezpieczeństwa na drogach i kontaktach z psami. Ze szkołą podstawową w Dziębowie zorganizowaliśmy imprezy jak Andrzejki i Jasełka. Placówka może liczyć na wsparcie i aktywną pomoc ze strony OSP, LZS Noteć, Rady Sołeckiej, KGW i innych okazjonalnych opiekunów i sponsorów, a dzieci za ich pomoc i wsparcie obdarowują ich własnoręcznie wykonanymi podarunkami i laurkami. W przedszkole sukcesywnie wzbogaca się o nowe pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty, a także wykonuje drobne naprawy i remonty. W okresie wakacyjnym przeprowadziliśmy całościowe pomalowanie ogrodzenia i sprzętu w ogródku przedszkolnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawienia informacji? Dziękuję. Pana Ryszarda Stypuły nie ma, tak? Proszę panią Marzenę Kamińską, trzech pracowników, w tym dwóch pracowników obsługi, intendentka i kucharka na 3/4 etatu, jeden pracownik pedagogiczny, dyrektor, posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego. W ubiegłym roku szkolnym do przedszkola uczęszczało 15 dzieci, w tym było 4 dzieci 6-letnich, 3 5-letnich i 8 3-4-letnich. W przedszkole w Zelgniewie pracuje w wymiarze 5 godzin dziennie, więc jest bezpłatne. Rodzice wnoszą jedynie opłatę za wyżywienie dziecka. Przedszkole przygotowuje dla dzieci dwa posiłki, śniadanie i obiad. Dzienna stawka wynosi 3,80. W ubiegłym roku szkolnym w związku z niewielką liczbą dzieci 5- i 6-letnich na terenie placówki nie odbywały się zajęcia religii. W miesiącach od stycznia do czerwca tego roku dzieci 5-6-letnie i 4-letnie otrzymywały pomoc logopedyczną. Ćwiczenia logopedyczne prowadziła pani Jolanta Seroczyńska, zatrudniona w szkole podstawowej w Kaczorach. Grupa dzieci objętych pomocą liczyła 7 osób. Przedszkole posiada bibliotekę, z której zasobów korzystają wychowankowie przedszkola, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mieszkający w Zelgniewie, a także osoby dorosłe. W pracy dydaktyczno-wychowawczej dyrektor realizował programy tak podobnie zdrowotne jak w innych przedszkolach, ponadto opracowany przez siebie program adaptacyjny dla dzieci 3-4-letnich oraz program zajęć komputerowych nieobowiązkowych. Dyrektor przedszkola współpracuje z lokalnymi organizacjami i władzami samorządowymi, sołtysem wsi, radnym gminy, OSP, kołem gospodyń wiejskich, wójtem nad leśnictwem, policją, oddziałem banku spółdzielczego, GS-em Samą Pomoc Chłopska, firmą Wokawit w Kaczorach. Dzięki dobrej współpracy i pomocy sponsorów zorganizowaliśmy szereg uroczystości przedszkolnych i imprezy środowiskowe. Podobnie jak w innych placówkach, nie będę więcej ich wymieniała. Może jedna jest taka rzecz, to był Jasełka, to była taka środowiskowa impreza, którą przygotowałam wspólnie z grupą dzieci ze szkoły i z gimnazjum dla mieszkańców wioski. Nasi wychowankowie brali udział w akcji Góra Grosza, w której uzbieraliśmy 8 kg monet. Zbieramy makulaturę. Dzieci uczestniczyły w 9. Gminnym Festiwalu Piosenki w Kaczorach, gdzie wyróżnienie otrzymały dziewczynki. Na terenie przedszkola, poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi, prowadzę również zajęcia popołudniowe dla wszystkich chętnych dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu i cieszą się dużym powodzeniem u dzieci z podstawówki i gimnazjum. Dyrektor udostępnia
uczniom pomieszczenia przedszkola, sprzęt i przybory będące wyposażeniem placówki. Salę gimnastyczną do zabaw i ćwiczeń ruchowych, jadalnie na zajęcia gospodarcze, plastyczne, rozrywkowe i umysłowe, a także hol, w którym umieszczone mam dwa komputery z dostępem do internetu. W ubiegłym roku szkolnym zostało naprawione ogrodzenie wokół przedszkola, a w pomieszczeniach założono lampy ze świetlówkami. I to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo. Przed przystąpieniem do dalszej części obrad ogłaszam 10-minutową przerwę. Wszystkich, którzy są chętni do pójścia po sesji Rady Gminy na teren budowy do sądu szkolnego, proszę o czysto technicznie, o wpisanie się na listę. Kierownik budowy będzie w innym czasie, tak?